miejsce telewizji, radia i prasy jest na śmietniku historii. Odwiedzaj portal namzależy.pl. Wolni ludzie, wolna gospodarka, wolny świat. Paweł Budrewicz, prawnik, przedsiębiorca. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnich latach bardzo osób wzięło tego typu dotacje. Wydawać się może, że pobudzają naszą gospodarkę. Jak można być przeciwnikiem dotacji? No, można być przeciwnikiem dotacji, ponieważ trzeba sobie zadać pytanie, skąd one się biorą. Ponieważ to, co powinno napędzać biznes, to powinny być pieniądze od konsumentów. Konsumentów, czyli odbiorców produktu, który ktoś wytwarza. Ewentualnie na początek, jeżeli ktoś ma bardzo dobry pomysł, a nie ma w ogóle żadnego kapitału, no można sobie wyobrazić tak zwanych aniołów biznesu. Ludzi, którzy często wchodzą w czyjś biznes w zamian za udziały przez jakiś czas. I to jest model, który napędza gospodarkę, ponieważ ktoś coś wytwarza, jeżeli jest to wartościowe, ludzie to kupują i jeżeli w dodatku się umie zarządzać pieniędzmi tak, żeby była nadwyżka przychodów nad kosztem, czyli zysk, to jest to ten model. Natomiast dotacje pochodzą z podatków. To oznacza, że wszyscy ci ludzie, którzy pracują, oddają część pieniędzy państwu. Państwo daje te pieniądze ludziom, którzy chcą zacząć biznes. Z pozoru się wydaje rzeczywiście fajne i bardzo pomysłowe, ale jest jeden problem. Otóż w tym modelu dotacyjnym o sukcesie firmy nie decyduje konsument, tylko urzędnik. Co więcej, urzędnik decyduje, jaki biznes zacząć, bo to on ocenia, która firma dostanie pieniądze i ile. Druga rzecz, o tym, co się dalej z firmą stanie, decyduje również urzędnik. A więc mamy tu, trudno mówić o jakimś napędzaniu gospodarki, skoro gospodarka nie bierze w tym w ogóle udziału. W normalnej sytuacji jedynym podmiotem, który decyduje, jaki zacząć biznes, jest przedsiębiorca. Ale o tym, który biznes się powiedzie, decyduje wyłącznie konsument. Urzędnik tu nie jest potrzebny. Dotacje wyłącznie psują rynek i wyłącznie psują te młode firmy i tak naprawdę przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zdaje pan sobie sprawę, że na poziomie jednostki nie jesteśmy w stanie kogokolwiek chyba przekonać do tego, żeby nie brał dotacji. Bo każdy normalny człowiek, jeżeli może na przykład otrzymać 40 tysięcy złotych, to je po prostu weźmie. No oczywiście, to jest zrozumiałe. Jeżeli stara maksyma mówi, jak dają to brać, jak biją uciekać. Trudno się dziwić, że jeżeli można za wypełnienie kilku świstków papieru dostać 40 tysięcy złotych, grzech chyba nie skorzystać. Ale to jest zrozumiałe, natomiast to nie oznacza, że jest to dobre. To nie przynosi żadnej korzyści, poza tą oczywiście osobą, która te pieniądze dostaje. Na tym właśnie polega problem obowiązującego obecnego systemu gospodarczego, że kosztem wszystkich zyskują nieliczni. Podczas gdy prawdziwy system, dobry system powinien polegać na tym, że ryzykują ci, którzy chcą zaryzykować, zarabiają ci, którzy inwestują, podejmują ryzyko, a korzystamy wszyscy, ponieważ nawet na biznesach nieudanych konsument może skorzystać, bo jak biznes nieudany upadnie, to takiego bankruta, jak się przyjmuje za niewielkie pieniądze, to często skutkuje to potem tym samym produktem na rynku, tylko w cenie kilkukrotnie niższej. Natomiast system dotacyjny rzeczywiście tak, no, poszczególnym osobom daje zarobić kosztem wszystkich. To bardziej przypomina folwark pańszczyźniany niż gospodarkę. No właśnie, i tak, mamy taką sytuację, że na poziomie jednostki, no tak jak mówię, nikogo nie przekonamy, żeby nie brał pieniędzy za darmo. Pozostaje na przykład decyzja polityczna, tylko że władza też lubi, jeżeli pieniądze właśnie w formie podatków przepływają jej przez ręce. Więc również nie spodziewam się, żeby w najbliższym czasie ktoś odszedł od pomysłu dotacji. Czyli chyba jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Po prostu ten system będzie. Nie no, z sytuacji bez wyjścia nie jesteśmy, bo z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. No, wyjściem czarnym w tej sytuacji jest to, że może z czasem po prostu ten cały system się zawalić.
i to będzie też wyjście z sytuacji i powrót do normalności, ale zanim to się zawali, to będzie bardzo kosztowne zresztą dla obywateli, można ten system demontować. Tak naprawdę tu problem bierze się stąd, że władza, i to nie mam na myśli tej konkretnie obecnej, to w zasadzie na przestrzeni wszystkich lat wszystkie te nasze władze, mają tylko jeden sposób, jeden pomysł na utrzymanie się przy władzy, co zresztą można odnieść wrażenie, czasami jest ich jedynym celem. Mają jeden pomysł na utrzymanie się władzy, rozdawnictwo. Tak naprawdę można utrzymać się przy władzy, tworząc system gospodarczy, który pozwala ludziom się bogacić i który sprawia, że te władze się utrzymuje poprzez zadowolenie ogółu obywateli. Obecnie natomiast taki właśnie system, nazwijmy to rozdawnictwa, tej predystrybucji rządowej, to jest system, w którym utrzymanie władzy polega na tym, że mamy grupę lojalnych, tych, którzy ode mnie dostają, i grupę wszystkich innych niezadowolonych. Dlatego w interesie władzy jest tworzenie nowych urzędów, rozszerzanie zakresu tego władztwa państwowego, ponieważ w tym momencie rośnie liczba popleczników. Tyle tylko, że ta druga grupa, która na to płaci, jest coraz bardziej niezadowolona. Rozwiązaniem jest właśnie postawienie na to, żeby ogół był zadowolony, a nie na to, żeby dzielić ludzi na tych zadowolonych, co są przyssani do budżetu, i tych niezadowolonych, którzy na to pracują. Ale to wymaga rzeczywiście pewnej mądrości i przede wszystkim patrzenia w perspektywie trochę dłuższej niż najbliższe 2-3 lata. No, liczę na to, że kiedyś tacy politycy w Polsce się zjawią, którzy będą patrzeć w tej perspektywie właśnie innej, dłuższej niż tylko najbliższa kadencja. Sytuacja trochę się komplikuje, gdy pada magiczny zwrot Unia Europejska. Bo wtedy, nawet jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że ten system redystrybucji nie jest uczciwy, to pojawia się argument, że przecież to płaci Bruksela, a nie my, więc trzeba brać na potęgę. Jak to w końcu jest? Czy my na tych dotacjach z Unii tracimy, czy zyskujemy? To jest o tyle dobre pytanie, że po pierwsze dotyka dwóch kwestii. Pierwsza rzecz, za te unijne też ktoś płaci. Oczywiście można powiedzieć, co mnie to obchodzi, bo przecież zapłaci to podatnik, nie wiem, francuski czy niemiecki. Ale tak czy owak te pieniądze znikają z rynku. Nie wiemy, ile by na przykład ten niemiecki czy francuski podatnik, któremu by nie zabrano pieniędzy, ile by na przykład kupił normalnie na rynku produktów od naszych firm. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga kwestia. Nie spotkałem się jeszcze do tej pory z rzetelną analizą, taką czysto finansową, tego, w jakim stopniu rzeczywiście wychodzimy na plus na tych dotacjach unijnych. Pomijając już teraz to, co powiedziałem, kto za to płaci, to po pierwsze, też płacimy składkę do Unii. To raz. Dwa, to rozdzielanie pieniędzy, ocenianie wniosków, ich odrzucanie, nieodrzucanie, poprawianie, ten proces też kosztuje. Przecież urzędnik, który się tym zajmuje, nie żyje siłą woli, tylko żyje z pieniędzy. A więc część tych pieniędzy idzie na obsługę systemu. I do tyłu dochodzimy do kwestii najważniejszej. Ostatnio słynny był bardzo przykład prezydenta pewnego miasta. Nie będę mówił, że chodzi o Roberta Biedronia i Słupsk, bo każdy musi wiedzieć, że o to chodzi. Ale był przykład słynny, kiedy okazało się, że miasto stanęło na krawędzi bankructwa, ponieważ wielki projekt utworzenia aquaparku okazał się totalnym niewypałem. Kosztował dziesiątki milionów złotych, do których miasto się musiało dołożyć. Okazało się, że aquapark w ogóle nie jest gotowy i zostały tylko długi. I teraz powstaje pytanie, co z tego, że możemy się pochwalić, że tu wykorzystaliśmy ileś tam milionów złotych z Unii Europejskiej, skoro tak naprawdę postawiono coś, co nie zarabia na siebie, generuje koszty i najprawdopodobniej nigdy nie będzie na siebie zarabiać. Czyli te pieniądze zostały skonsumowane, zostały zmarnowane. I inny przykład też, powiedzmy sobie, korzystania z dotacji. Moje ulubione lotnisko w Radomiu we wrześniu uruchomiono już pierwsze loty. Są to chyba 3 loty w tygodniu do Rygi. I to jest wszystko. Lotnisko międzynarodowe, 100 km, niecała godzina jazdy, bo jest dobra droga, od Warszawy, od dużego lotniska na Okęciu.
I to też jest kolejny przykład pieniędzy wyrzuconych w błoto. A więc teraz od tej kwoty, ile myśmy to tam dostali z tej Unii, trzeba by jeszcze odjąć, ile pieniędzy wydano na rzeczy kompletnie bez sensu, nietrafione, które tak naprawdę będą generować tylko koszty, ponieważ takie lotnisko stoi, no niestety samo się też nie utrzyma. I mogło się to okazać, że w rzeczywistości jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo do tyłu na tych pieniądzach unijnych. Część na pewno wykorzystano bardzo sensownie, to nie wątpię. Ale obawiam się, że jednak większość skonsumowano, wydano na fanaberię lokalnych polityków albo polityków szczebla krajowego. Dodam jeszcze, że widziałem wiadomość, że zdaje się właśnie z Radomia do Rygi pierwszym lotem poleciały dwie osoby. Natomiast drugi lot był obłożony, ponieważ byli zaproszeni goście z miasta, oficjele i tak dalej, więc drugi lot był obłożony, potem w trzecim było 7 osób. Nie mamy informacji o czwartym, o ile się odbył. Za co zapewne zapłacił rząd miasta Radomia. Tak, tak, tak. No to była przecież uroczysta część uroczystości inauguracji działania lotniska, które notabene powstało w maju 2014 roku. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę wrócili do tych takich dotacji typowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bo mamy jakby dwa typy tych dotacji. Jedne otrzymują na przykład samorządy, drugie dotacje ludzie po prostu. Widziałem taką statystykę, nie wiem na ile prawdziwą, że 80% firm powstałych z dotacji Unii Europejskiej nie wykazało żadnego zysku. Bo to jest, zdaje się, tak, że trzeba firmę utrzymać minimum rok. Później bez żadnych konsekwencji można ją po prostu zamknąć. No bo często to wygląda niestety, wcale mi się nie zdziwił, gdyby taka statystyka rzeczywiście była, ponieważ bardzo często, jeżeli są pieniądze do wzięcia, o czym rozmawialiśmy, ludzie biorą, chociaż tak naprawdę nie mają żadnego pomysłu. To znaczy, mają pomysł na jakąś tam działalność, natomiast ten pomysł nie został nigdy zweryfikowany przez, już nawet nie mówię rynek, chociażby przez rozpytanie znajomych. Zdarzyło mi się parę razy, spotkałem osoby, które opowiadały się, że dostały takie dotacje, jak mi opisały to, czym się zajmują, to moja pierwsza myśl była taka, czy ktoś to w ogóle kupi. Okazało się właśnie, że nie. Dlatego to jest świetna metoda wziąć takie pieniądze. No, często są to pieniądze na rozruch, to znaczy często polegające na tym, że damy zarobić znajomym, którzy mają jakieś firmy i po prostu im zlecimy usługę. Natomiast najczęściej to jest to, że jest pomysł, który sprawdza się świetnie na papierze i który się świetnie sprawdza w ocenie urzędnika. Natomiast jak przychodzi potem zderzenie z rzeczywistą potrzebą konsumenta, konsument w większości przypadków mówi, ja tego nie chcę, tego nie potrzebuję. Tak się kończy to, kiedy biznes, pomysł na biznes jest zweryfikowany przez urzędnika, a nie przez konsumenta. No, ja też znam bardzo wiele osób, które taką dotację otrzymały. Właściwie to podejrzewam, że każdy słuchający kogoś takiego zna. Też trochę wiem, jak to wygląda. Co ciekawe, bardzo często oceniają to panie urzędniczki w wieku lat około 50. Obawiam się, że mogły nigdy nie prowadzić własnej działalności gospodarczej. No jest takie prawdopodobieństwo. Musimy jeszcze wspomnieć o tym, że również zdaje się powszechny jest preceder, że ktoś już prowadzący działalność gospodarczą pieniądze wyłudza, podstawiając po prostu kogoś. Na żonę weźmie dotację, na babcię, na ciotkę. Po prostu tylko figuruje podpis kogoś innego. A te pieniądze zasilają istniejącą firmę, no co jest chyba nieuczciwe. No nie da się ukryć, że najlepszym systemem przeciwdziałania korupcji jest zlikwidowanie okazji do bycia skorumpowanym, do korumpowania się. Wszelkie dotacje rządowe, wszelkie regulacje rządowe, czyli to, kiedy urząd decyduje, co, gdzie ma być postawione, zbudowane czy uruchomione, wszędzie tam, gdzie pojawia się pieniądz, czy w ogóle decyzja wygenerowana nie przez rzeczywistych potrzebujących, czyli konsumentów, tam wszędzie pojawia się okazja do szeroko rozumianej korupcji. Dlatego jeżeli mówimy o takich rzeczach, to jedyną metodą na to, żebyśmy nie słuchali takiej opowieści, nie mieli z nim do czynienia, jest wyeliminowanie systemu, który generuje takie zachowania. Oczywiście, zgadza się.
zawsze będzie, nie wiem, 1-2, jakiś tam procent ludzi, którzy są nieuczciwi, są, oszukują, są złodziejami. Zawsze będą. Ale nie możemy, po pierwsze, pozostałych 90% wieść na pokuszenie, to raz. Dwa, no musimy jednak tworzyć system, który przede wszystkim powinien pasować tej większości uczciwej. Jednocześnie z mechanizmem ścigania tych nieuczciwych. Natomiast niestety system obecny jest systemem, w którym no, istnieje olbrzymia rzeczywiście pokusa tego, żeby te pieniądze wykorzystać w innym celu, one teoretycznie temu służą. Tracimy na tym wszyscy, bo te pieniądze pochodzą przecież z podatków, czyli to myśmy się tak naprawdę wszyscy złożyli na to, żeby ktoś sobie dostał ekstra zastrzyk kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wyjdę z taką tezą, być może zbyt śmiałą, ale pamiętam, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej był taki argument za, przytaczano przykłady krajów południowych, które świetnie się rozwinęły dzięki dotacjom unijnym. A jak teraz wygląda sytuacja w Portugalii, Hiszpanii, Grecji czy we Włoszech? No, troszeczkę gorzej chyba niż w Polsce. Czy nas może czekać to samo za 5-10 lat? No, nie wziąłem szklanej kuli akurat, żeby wywróżyć, co nas czeka za te 5-10 lat. A mówiąc tak na poważnie, to jest kwestia decyzji, jakie zostaną podjęte. W każdej chwili rząd polski może zdecydować o zmianie systemu gospodarczego, o zmianie zasad funkcjonowania pod każdym względem, regulacji, podatków, funkcjonowania urzędów. W każdej chwili można to zmienić. To nie są, można powiedzieć, prawa naturalne, prawa przyrody, na które nie mamy wpływu. To są czysty wymysł człowieka. Wracając, czy nawiązując do Grecji, pamiętam, kilkanaście lat temu byłem czysto turystycznie w Grecji. Byłem wtedy zaskoczony, że jadąc autobusem takim, nie wiem, podmiejskim, takim dalekobieżnym nazwijmy, autobusem na 50 osób jechało chyba 12 i oprócz kierowcy był konduktor, który wydawał bilety i sprawdzał przy wejściu i wyjściu bilety. I zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że to się opłaca. Po latach dowiedziałem się, to się nie opłaca. Po prostu to było fikcyjnie stworzone za pieniądze, pewnie unijne, czy w ogóle podatkowe, czyli podatnika, fikcyjnie stworzone stanowisko, tak naprawdę ukryte bezrobocie. Tak jak kiedyś mieliśmy w PRL-u przerost zatrudnienia ludzi, którzy po prostu robili to, że przychodzili do pracy. I to pokazuje, że ta droga jest rzeczywiście ślepym zaułkiem, że to jest droga, która w dłuższej perspektywie przynosi wyłącznie biedę i bezrobocie. Natomiast to, czy tą drogą pójdziemy, to nie jest jakiś dopust Boży, to jest kwestia decyzji naszych wyborców, kogo wybieramy, no i potem polityków władzy, co ta władza zrobi. Dlatego jesteśmy akurat w okresie okołowyborczym, trzeba zawsze pamiętać, żeby nie pytać tych naszych kandydatów czy polityków o to, co oni myślą, czy mają do powiedzenia na jakiś temat, bo to jest nieistotne. Trzeba pytać, co zamierzają zrobić, żeby osiągnąć pewne cele. I to jest najprostszy test weryfikacji, bo przynajmniej od siebie tych, którzy w ogóle żadnego pomysłu nie mają. Wracając jeszcze do perspektywy jednostki, czy przestrzegałby Pan młodych przedsiębiorców przed wzięciem dotacji pod takim względem, że może to demoralizować? To znaczy, ktoś nie odłoży tych pieniędzy, ten kapitał początkowy nie pochodzi z oszczędności i po prostu będzie bardziej rozrzutny, wydając te swoje pieniądze i pewnie teraz, jeżeli ktoś taki mnie słucha, mnie wyśmieje, ale może się okazać w dłuższej perspektywie, że to, że dostał darmochę, przyczyniło się w konsekwencji do jego klęski. No jest taki mechanizm, ponieważ na pieniądze zawsze trzeba zarobić w różny sposób. Czasami oczywiście mamy to szczęście, że zarobiliśmy w ten sposób, że mamy bogatego wujka. Chociaż przykłady akurat, chociaż akurat historia pokazuje, że często ludzie, którzy dziedziczą majątek, czy dostają go właśnie od tak, wynikają z jakiejś wygranej, bardzo często go trwoją. Natomiast to, co mówię, że trzeba zarobić pieniądze, to jest to, że najpierw trzeba wykazać się czymś, czy też napracować się na tyle, żeby odłożyć, bo w tym momencie zupełnie inaczej się patrzy na te pieniądze, bo każda złotówka, wiemy, ile nas kosztowała potu, krwi i łez, żeby ją zdobyć.
I oczywiście takie rozdawnictwo państwowe dla osób, które mają, nie wiem, mocny kręgosłup moralny i konkretną wizję siebie i biznesu, i które nie poddają się łatwo, przypuszczam, że dla nich jest to po prostu okazja, żeby może rzeczywiście dostać jakieś ekstra pieniądze. Niestety obawiam się, że dla większości jest to swego rodzaju pokusa, wezmę pieniądze i jakoś to będzie. I to jakoś to będzie, jeżeli ktoś tak mówi i jakoś to będzie, to już możemy przewidzieć, że za rok dołączy do grona bezrobotnych, ponieważ biznes nie toleruje, są twarde prawa, nie toleruje ludzi, których strategia opiera się na i jakoś to będzie. W związku z czym rozumiem ludzi, którzy mają taką chęć, myśl, pokusę, wezmę te pieniądze i jakoś to będzie, ale jeżeli traktujemy siebie poważnie, przede wszystkim siebie, tak? Bo jak człowiek nie traktuje siebie poważnie, to automatycznie nie traktuje innych. Więc jeżeli traktujemy siebie poważnie, to takiej młodej osobie powiedziałbym, zastanów się, człowieku, czy rzeczywiście to, co ty chcesz zaoferować światu, ten twój produkt, nie wiem, usługa, jakiś nowy gadżet, cokolwiek, czy to, co chcesz zaoferować światu, rzeczywiście sprawi, że ten świat będzie lepszym miejscem. I zanim sięgniesz po pieniądze, nieważne, czy z oszczędności, czy z dotacji, czy od bogatego wujka, czy od innego anioła biznesu, spróbuj zapytaj innych, przedstaw im pomysł i zapytaj, co im się w tym pomyśle nie podoba. Większość z nas robi ten sam błąd. Mówi znajomym, słuchajcie, mam pomysł, chcę zrobić to, to i tamto. Jak wam się to podoba? Wiadomo, co powiedzą znajomi. Super, rób. Ale zapytałem kiedyś znajomych, co wam się nie podoba. I tylko, że to wymaga potem dosyć mocnego charakteru, bo jak przyjdzie nam 20 opinii z listą zastrzeżeń, to najprostszym odruchu człowiek chce się obrazić na to, że ktoś nie dostrzegł geniuszu mojego pomysłu, a tymczasem trzeba pokornie schylić głowę i zastanowić się, bo może się okazać, że ten genialny pomysł, na który wpadłem, wracając od cioci autobusem, nie jest tak genialny i może się okazać, że skończy się kompletną klapą i co więcej, zniechęceniem potem do jakiejkolwiek działalności na własny rachunek. W biznesie, tak w każdej pracy, trzeba przede wszystkim myśleć. Myśleć, a potem działać. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym. Miejsce telewizji, radia i prasy jest na śmietniku historii. Odwiedzaj portale namzależy.pl. Wolni ludzie, wolna gospodarka, wolny świat.